Sylwia Peretti analizuje tragiczny wypadek syna. Jedno nie daje jej spokoju. Chodzi o ostatnie 1300 metrów. Sylwia Peretti zabrała głos w sprawie tragicznej śmierci swojego syna po ponad 2 miesiącach od wypadku. Celebrytka opublikowała wzruszający post, w którym nawiązała do Patryka P. Gwiazda TTV przyznała, że nie potrafi zrozumieć, dlaczego 24-latek wsiadł za kierownicę pod wpływem alkoholu. Co tam się wydarzyło, synek? Pisze zrozpaczona. Sylwia Peretti to jedna z bohaterek 9 i 10 edycji programu Królowe Życia. W nocy z 14 na 15 lipca 2023 roku zginął jej jedyny syn. Patryk P. prowadził samochód, w którym znajdowało się jeszcze 3 mężczyzn. Cała czwórka w wieku od 20 do 24 lat poniosła śmierć na miejscu. Przyczyną śmierci mężczyzn były obrażenia wielonarządowe, głównie obejmujące obszar głowy i kręgosłupa, poinformował prokurator Rafał Babiński. Sylwia Peretti o wypadku syna. Czułam dziwny niepokój. Sylwia Peretti opublikowała post na swoim profilu na Instagramie, w którym wspomniała swojego zmarłego syna. Celebrytka wyznała, że feralnego wieczoru czuła niepokój. W ten wieczór czułam dziwny niepokój. Jednak nigdy, nawet w najczarniejszych koszmarach, nie pomyślałabym, że los w tak okrutny sposób postanowi zabawić się naszym kosztem, synek. Napisała. Sylwia Peretti analizuje wypadek syna. Nurtuje ją jedno pytanie. Gwiazda TTV w swoim wpisie zwróciła się bezpośrednio do Patryka P., 42-latka codziennie zadaje sobie jedno pytanie, na które jednak nigdy nie otrzyma odpowiedzi. Przewartościowałeś tak wiele spraw w swoim życiu, tak wiele zrozumiałeś, dlatego też codziennie, do śmierci, będę zadawać sobie pytanie, dlaczego przesiadłeś się na te ostatnie 1300 metrów, co tam się wydarzyło, synek? Jednak na to pytanie, odpowiadać mi będzie tylko głucha cisza, która starannie mnie zabija. Byłeś, jesteś i będziesz miłością mojego życia, a to zdjęcie, które wybrałam w twoją ostatnią drogę, było naszym ulubionym, pamiętasz? Czytamy we wpisie.